sobotę 11 stycznia w Cieszyńskim Teatrze miał miejsce koncert noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Fundusz stypendialny pełnoletni to takie dzisiaj podwójne święto. Dokładnie, osiągnęliśmy pełnoletność, ponieważ to 18 koncert, który już organizujemy pod patronatem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Stworzyliśmy fundusz stypendialny w 2002 roku i od tamtego czasu przez cały czas ono funkcjonuje. Zbieramy na ten cel pieniążki z różnych źródeł poprzez Questę, poprzez właśnie organizację tego koncertu, z którego cały dochód jest przeznaczony na fundusz stypendialny. Mamy wielu darczyńców, którzy nam też wspierają ten fundusz stypendialny. Niektórych bardzo hojnych, którzy rzeczywiście duże kwoty dają na te stypendia. Może tutaj podkreślę, że mamy dwóch takich szczególnych darczyńców, państwa Olbrychtów, którzy fundują już od 11 lat fundusz stypendium artystyczne, jak również mamy państwa Kajmowiczów, którzy też w ciągu trzech ostatnich lat ufundowali już 15 stypendiów. Także rzeczywiście są to tacy darczyńcy, którzy są bardzo szczodrzy i hojni. Przed publicznością wystąpiła orkiestra kameralna Artis. Druga część koncertu była dedykowana Mariuszowi Makowskiemu. W tamtym roku od nas odszedł. Chcieliśmy mu dedykować drugą część koncertu, taką, która jest stricte w klimacie wiedeńskim, ponieważ Mariusz zawsze optował za tym, żeby to był właśnie koncert o takim klimacie. Trochę się w ostatnich latach zmieniał, ponieważ prowadziliśmy też trochę muzyki filmowej, trochę innego rodzaju, ale zawsze jednak dominuje ta muzyka wiedeńska. W zeszłym roku udało się w ten właśnie sposób po pokryciu wszelkich kosztów zebrać ponad 10 tysięcy złotych. Dla nas to jest bardzo duże wsparcie. My jesteśmy stowarzyszeniem niedochodowym, więc nie mamy możliwości wypracowania we własnym zakresie środków, także każda kwota jest dla nas ważna, a tak wysoka kwota jest bardzo ważna. To już pozwala nam ufundować ponad 10 stypendiów dla uczniów klas maturalnych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.